na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj będzie filmik z relacją z Lumpeksu, oczywiście. To będzie kolejny raz Vive Profit w Krakowie. Polubiłam ten sklep, odkąd go niedawno poznałam. Możecie sobie pierwszą relację zobaczyć oczywiście w filmikach z cyklu Polecam Lumpeksy. Jest tam playlista u mnie. No i dzisiaj zobaczycie, czego szukałam, a mianowicie szukałam spodni palazzo. Szukam takich spodni już od dłuższego czasu, takich, które byłyby dobre na mnie, nie byłyby typowo na lato, ale takie bardziej uniwersalne. Spodnie palazzo są to takie spodnie dopasowane w talii, ale szerokie dołem, w stylu takim trochę eleganckim, no i teraz oczywiście bardzo trendy. Natomiast ja w ogóle lubię bardzo takie spodnie i szukam i zobaczycie właśnie tą relację, a później co mi się udało, czy mi się udało i co mi się udało znaleźć. Także zapraszam już na relację oraz na później haul zakupowy z tego sklepu, a również kilka rzeczy dodatkowych z innego sklepu, w którym też byłam. No i oczywiście mierzymy w trendach. Proszę Was o polubienia filmiku, jeśli Wam się spodoba, oraz o zasubskrybowanie kanału. Wciśnijcie sobie dzwoneczek, będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach, a będzie ich naprawdę sporo. Cześć kochani, witam Was serdecznie. Znowu jestem w Vive Profit. Dzisiaj patrzcie, 25 w dół oraz 40 na niektóre rzeczy. No i jestem bardzo ciekawa znowu, co mi się uda kupić. Mam jedną rzecz na myśli, której szukam. Jestem naprawdę ciekawa, czy uda się ją kupić. No to lecimy. Widzicie tutaj w przymierzalni, jak mierzę spódniczkę od Noa Noa, którą zobaczycie w zakupach później. Naprawdę fajna, głównie z wełny. Bardzo, bardzo wygodna, bardzo miła w dotyku. Naprawdę byłam pod wrażeniem jej. Troszkę, jak widać, tutaj jest na mnie luźna, no ale może ją ogramy. Super spodnie z Zary, wiecie co? Naprawdę te spodnie na mnie zrobiły wrażenie. Fajnie leżą na pupie. Bardzo fajny materiał mają. Tam jest spory skład wiskozy w tych spodniach, także naprawdę, naprawdę spoczko się w nich czuję. Są bardzo, przede wszystkim, tak jak mówię, wygodne. Tutaj była fajna sukienka, też miała duży skład wełny, ale wiecie co? Miałam ograniczony też budżet, jak na te ceny w Vive Profit, mimo że była jakaś zniżka, ale tam akurat na sukienki była ta mniejsza zniżka. Bardzo fajna była ta sukienka. Może jak ktoś szuka takiej dobrej, jakościowej sukienki z Benettona, z wełny, to niech sobie tam jeszcze pójdzie, może jest. Fajny żakiet był, ale ten żakiet był troszkę przyniszczony, jak na swoją dość wysoką cenę. Był fajny, bo był 100% wełny i taki czekoladowy brąz. Tutaj płaszcz też z dużym składem wełny, bardzo fajny, trendowy, długi, prosty. Super, naprawdę ten płaszcz, no powiem Wam, że nie był tani, ale bardzo mi się spodobał. No i jest w jednym z moich ulubionych kolorów. Świetny, 100% wełniany żakiecik, no ale ten kolor przede wszystkim, no patrzcie, po prostu jest, no jest przepiękny. Szkoda, że nie mój rozmiar, naprawdę, tym razem znowu. Tu też był ciekawy płaszczyk i też chyba to była taki płaszczokurtka z Zary z dużym składem wełny, ale byłoby dużo czyszczenia, więc nie wzięłam jej tym razem. Piękna skórzana kurtka vintage, słuchajcie, naprawdę mega. No, bardzo uniwersalna, bardzo ładnie wyglądająca. Jak widzieliście w przymierzalni, nie udało mi się znaleźć spodni palazzo. Pokażę Wam niedługo spodnie, które kupiłam na Vinted, właśnie spodnie palazzo, już po tych zakupach, bo jednak stwierdziłam, że nie będę szukać w nieskończoność w lumpeksach, tylko kupię konkretnie, czego potrzebuję. Czekajcie na ten filmik, bo będą super stylówki w modnych trendach, no i oczywiście z rzeczami z wyższej półki, z rzeczami z super materiałów i tak dalej. Także to niedługo. Tymczasem dzisiaj pokażę Wam, co kupiłam. Niektóre rzeczy były w przymierzalni, niektóre nie. No i lecimy, słuchajcie, udało mi się kupić, bardzo fajne spodnie kupiłam i są to spodnie wszystkie w podobnym stylu. Jedne z nich były właśnie w przymierzalni w Vive i są to takie spodnie z Zary. No wiecie, ja nie jestem jakąś taką fanatyczką Zary, ale niektóre rzeczy lubię tam. Zobaczcie, tutaj jest meteczka. Spodnie są, słuchajcie, jak nowe. Jedyne co, to było tutaj oderwany rancik, który sobie oczywiście przyszyłam ręcznie, bo to zajęło mi jakieś 2 minuty aż. Spodnie są świetne, słuchajcie, uwielbiam takie spodnie do kostki. Ostatnio już widzieliście w filmiku w niektórych stylówkach ze swetrami te spodnie, ale muszę Wam pokazać po prostu szczegółowo, bo spodnie w stylu takich właśnie jakby klasycznych cygaretek, zwykłe takie jakby
wąskie spodnie garniturowe są też bardzo, bardzo modne w tym sezonie. No i kupiłam sobie, słuchajcie, aż dwie pary takich spodni, a jedne takie jasno-szare już widzieliście, bardzo lubię te spodnie. W ogóle to jest super patent, chociaż tamte spodnie miały normalny pas, tak jakby były krawiecko uszyte i świetnie uszyte. Te spodnie są jeszcze fajniejsze, bo mają z tyłu gumę. To prawda, wyklucza to chodzenie w tych spodniach na wierzch, bo to nie wygląda ładnie, ale w tego typu spodniach raczej nie chodzimy, mając je całkowicie na wierzchu ubrania. Raczej są to spodnie, gdzie sweterkiem czy koszulą przykrywamy część przynajmniej tyłu. No, bo taka guma nie jest elegancka. Oczywiście można sobie do tego wystylizować pasek, ale no, ale można po prostu szerszy pasek i będzie ok. Bardzo fajnie uszyte, mają kieszonki. Naprawdę, słuchajcie, odkryłam, że ten krój spodni właśnie z takim takie trochę krótsze do kostki, to jest mój styl, jak chodzi o spodnie takie węższe. Pasują mi i moim zdaniem moja sylwetka wygląda spoko w tych spodniach. Materiały nie są za grube i fajnie kształtują sylwetkę. Opływają biodra, nie uwypuklają niczego, nie karykaturyzują sylwetki. W związku z tym kupiłam sobie właśnie dwie pary, bo są bardzo podobne do tych szarych, których super się czułam. Naprawdę super materiał, zobaczcie, takie jakby kratki to są. Szary materiał w czarno i brązowe kratki. Taki fajny, trochę tweedowy, będzie wyglądał super do marynarek w stylu angielskim na przykład. Spróbujemy zmierzyć jakąś, chociaż szczerze to nie zostało mi dużo takich rzeczy, więc muszę coś wyszukać, wygrzebać dla Was. Ale naprawdę świetne te spodnie, zobaczcie mnie w stylówce właśnie z ostatniego filmiku tak przelotnie, bo już nie będziemy się powtarzać, chyba że znajdę marynarkę. Co się będziemy powtarzać? I kupiłam te właśnie w Vive, a w innym sklepie, a to była Elka, tylko ostatnio nie zdążyłam ich pokazać. W zasadzie pokazałam, ale nie szczegółowo. Kolejne takie spodnie mam na sobie, pozwólcie, że zdejmę na chwilę kamizelę. I właśnie, żeby specjalnie Wam pokazać krój tych spodni, włożyłam taką dość obcisłą koszulkę z wełny i jedwabiu. No i one mają, widzicie, tutaj też właśnie gumę i bardzo fajnie podkreślają tył. W sensie, że one naprawdę spoko wyglądają na sylwetce. I to jest dokładnie ten sam krój, tylko inna marka. Te spodnie akurat są z marki Uniqlo. I uważam, że naprawdę też fajnie leżą. Mają w sobie około 30% wiskozy. Reszta jest niestety sztuczna. Z elastanem dodatkowo, bo te spodnie się naciągają. No i właśnie zamierzam to nosić do oversize'owych gór. Tutaj przykład jest średni, bo bluzka jest obcisła, ale to celowo, żebyście zobaczyli, jak w tych spodniach sylwetka wygląda. W każdym razie, jeśli ktoś ma podobną figurę do mnie, to takie spodnie są naprawdę wygodne, bo one właśnie nie dość, że mają gumę, mają materiał, który jest bardzo miły i bardzo taki miękko, fajnie się okładający. Oczywiście mają kieszenie normalne, to nie są żadne leginsy. Jedyną właśnie modyfikacją jest ten tył, który się ładnie dopasowuje do talii. Wiecie co, ja mam problem z tym, że właśnie mam wąską talię, a tutaj mam gabaryty takie już troszkę większe, kobiece. W związku z czym często spodnie mi odstają w talii, to jest dla mnie bardzo niekomfortowe. Właśnie te szare spodnie, jasno-szare, były wyjątkiem, bo one mają fajnie uszyte, są tak kobieco. Natomiast właśnie przez to, że te dwie pary spodni mają tą gumę z tyłu, one się właśnie super układają i ja się w tym super czuję. Dajcie znać, co sądzicie. Ja uważam, że to jest bardzo fajny patent właśnie dla takiej kobiecej sylwetki. I mam bardzo podobne spodnie dla Was dzisiaj, nie mają tej gumy tym razem, ale to jest bardzo podobny właśnie krój jak te moje szare, czyli te bez gumy, ale troszkę się wymięły, przepraszam Was bardzo, ale wczoraj je prasowałam i już zdążyły się wymiąć. Spodnie są z bardzo fajnej firmy w dodatku, zobaczcie, Lindberg, dobrze mówię? Lindberg. I one się nazywają Ankle Grazer, czyli takie co podgryzacz kostek. Nie no, oczywiście żartuję, ale no mniej więcej coś takiego. Super kolor, taki piękny beż mają, taki trochę szarawy beż. I to jest, słuchajcie, rozmiar chyba L, już Wam powiem, tak, to jest L-ka. Więc jeśli ktoś szukał takich właśnie tego typu spodni jak ja mam, tylko w rozmiarze L, no to macie tutaj spodnie w idealnym kolorze i też podejrzewam, że skład jest też podobny tych spodni. Bardzo mi się spodobały, dlatego stwierdziłam, że je kupię specjalnie dla Was, żebyście zobaczyli, jak na mnie to wygląda, a jak możecie Wy wyglądać w takim swoim rozmiarze.
słuchajcie, tak samo, 30% wiskozy plus mają spandex, żeby się fajnie układały. Także naprawdę, jeżeli macie podobny, inny rozmiar, ale podobną figurę do mnie, podobny rodzaj figury, no to będziecie wyglądać fajnie w tych spodniach, bo one mają właśnie tego typu krój i tego typu styl. I są naprawdę super do na przykład dłuższych swetrów, do koszuli, do pracy, ale też na przykład do fajnie będą wyglądać do jakichś takich swetrów oversize'owych, do stylu bardzo nowoczesnego, do traperów, jak widzicie, się super sprawdzają. Także bardzo, bardzo fajna rzecz w rozmiarze L, jakby co. Słuchajcie, idziemy dalej, bo dzisiaj mam w ogóle festiwal żakietów, płaszczy, marynarek, jest ich dużo. Głównie te rzeczy będą. Pokażę Wam tymczasem jeszcze spódnicę, bo kupiłam też super spódnicę, która też była tam w przymierzali. I to jest spódnica od bardzo fajnej marki Noa Noa, rozmiar M spódnica. Jest luźna w pasie na mnie, ale myślę, że coś z tym zrobię. Tutaj jest guma w środku, więc może uda mi się po prostu troszeczkę tutaj na bokach gdzieś zwęzić tą spódnicę i ją lekko ścisnąć, albo będę ją nosić z paskiem, bo też nie jest to jakimś dużym problemem. Spódniczka jest świetna i ma też dosyć dobry skład, już Wam powiem. 80% wełny posiada, więc naprawdę super skład i jest ona taka dłuższa mini, taka przed kolanką, jak tu widać, takim z przodu rozporkiem, jakby była trochę kopertowo uszyta. Ja bardzo lubię, jak wiecie, szary kolor i taki jasny szary też bardzo lubię, więc zobaczycie mnie zaraz w stylówce z tą spódniczką właśnie też do traperów. Będzie super wyglądała też z płaszczem, który potem Wam pokażę, więc zobaczycie na końcu też ją w stylizacji z płaszczem. Super, świetny materiał, patrzcie. W ogóle bardzo Wam polecam markę Noa Noa, jeśli lubicie jakościowe materiały, rzeczy i ciekawie uszyte rzeczy. Oni mają dużo rzeczy w stylu vintage, w takim stylu retro, często rzeczy wyszywane ręcznie, różne takie w takim staromodnym, ale takim artystycznym stylu, więc można sobie nawet jedną taką rzecz do nowoczesnej stylizacji dobrać i mamy już taki troszkę klimacik, wiecie, eklektyczny w modzie. Eklektyzm w modzie to jest to, co ja lubię, czyli w miarę modna sylwetka, czyli taka, taki bardziej młody duch, ale właśnie z jakimś czasem takim twistem retro. Bardzo mi się to podoba. W ogóle ja lubię eklektyzm też, jeśli widzieliście filmiki moje o domu, które są gdzieś tam w playlistach, to też w ogóle lubię taki twist w wystroju wnętrz, że właśnie łączenie starego z nowym. To jest bardzo inspirujące dla mnie. Idziemy dalej, słuchajcie. Żakiet z Vivek, który widzieliście w stylówkach, Boże, w przymierzalni. I to jest od Betty Barclay. Zobaczcie. Jest. I to jest, słuchajcie, bardzo ładny żakiecik w przepięknym kolorze, w takim swetrowym stylu. I on jest z wełny, 100% wełny. Przesuper kolor, zobaczcie to. No po prostu rewelacyjny. Ja go przymierzę dla Was, oczywiście. No w przymierzalni też miałam, ale on jest na mnie za duży o rozmiar. To jest taka, słuchajcie, bardziej, no nawet do L-ki, ale 100% wełna. Jak nowy, patrzcie. Jaka super wełna. Przepiękny. Piękny kolor, bardzo ponadczasowy krój, bo to tutaj nie ma ani jakiegoś specjalnie retro kroju, ani to nie jest jakiś też wielki pudełkowy oversize. Więc myślę, że spokojnie zawsze można taki żakiet do czegoś wystylizować. Moim zdaniem jest przesuperowy. No niestety, jak widzicie, to nie jest w ogóle mój rozmiar. Jednak mimo wszystko jest to żakiet pasowany. W związku z tym on musi być właśnie w rozmiarze M lub L. M to raczej tak z większym biustem, myślę. Ale dla L-ki to spokojnie będzie na właśnie taki ładny do ciała żakiecik. I to jest właściwie bardziej taki kardigano żakiet. Bo jest bardzo mięciutki, ma bardzo przyjemny, taki miękko układający się materiał. No super, super, przepiękny kolor. Jak lubicie taki kolor, to zapraszam Was do tego żakietu. Zapraszam Was do żakietu, ciekawe. Ciekawy zwrot. No tak, ale człowiek, wiecie, jak się szybko mówi, to czasem ten słowo to powoduje, że jakieś głupoty mówimy, no ale nie będę się tym bardzo przejmować, bo po prostu tak jest. Kręcę coś na żywo i czasem się coś głupiego powie, ale żakiet w każdym razie jest śliczny. Kupiłam też taki mikro żakiecik, znowuż w stylu Chanel i postaram się Wam przymierzyć też do sukienki, ale tymczasem tak na wierzch. To jest taki żakiet 3/4 w formie takiej kurteczki bardziej. No i znowu kolejna rzecz w stylu Chanel, której ostatnio tych rzeczy szukałam.
No i nawet się zastanawiałam, ale on jest za mały na mnie rozmiarowo, widzicie tutaj w ramionach. Niestety, ja mam szerokie ramiona i to jest raczej XS-ka. Super, moim zdaniem. Widziałam prawie praktycznie identyczny w Zarze, na wyprzedaży teraz żakiet. Właśnie w takim trochę retro stylu był też, ale no ten jest taki kusy na mnie, rzeczywiście jest kusy. Raczej będzie właśnie na XS-kę albo na kogoś, kto ma po prostu wąskie ramiona, bo tutaj on nie jest bardzo mały, tylko ja mam tutaj, widzicie, w barkach go za szerokiego, no po prostu mam taką budowę, szersze ramiona od Oasis i rozmiar jest oczywiście tutaj niby S-ka, ale właśnie tak jak mówię, to jest kwestia budowy tylko i wyłącznie, bo on ma wąskie dość rękawy. Słuchajcie, 40% bawełna, 5% wiskoza, 3% wełna, reszta składu to akryl. Taki żakiecik z taką lekko błyszczącą nitką. Bardzo przyjemna rzecz, słuchajcie. Do sukienki, do spodni, do czarnych jeansów, do spodni palazzo, taki wąski cropped żakiet teraz będzie super trendy też, bo nie wiem czy wiecie, ale właśnie krótkie te ucięte rzeczy też są modne, w związku z tym, że modne są też wysokie stany i spodnie, na przykład spodnie czy spódnice maxi, takie krótsze rzeczy na wierzch wyglądają wtedy naprawdę fajnie. No i teraz jest jedna rzecz w dużym rozmiarze, naprawdę dużym, to nie jest jedyna rzecz, ale ta jest River Island Plus i to jest od River Island, czyli bardzo fajnej marki, odnoga właśnie dla plus size, dla większych rozmiarów. No i zobaczycie, bo naprawdę to jest plus size, patrzcie. Ale patrzcie, jaki rewelacyjny, przepiękny żakiet, no. Szkoda, że on jest plus size, ale rzadko mam rzeczy w takich rozmiarach, więc się cieszę, bo czasami pytacie, a ja nie mam nic do zaoferowania, zobaczcie. To naprawdę jest spory rozmiar i przepiękny materiał. No przyjrzyjcie się i jest jak nowy. Ten żakiet, słuchajcie, wygląda jakby ktoś zdjął z niego metkę. Bardzo ładny guzik ma, taki złoty. Super krój, właśnie taka, to jest taka marynara oversize do spodni, rewelacyjna na przykład, ale no nie tylko do spodni, bo i do sukienki na przykład, czy spódnicy takiej bardziej wąskiej w kroju też będzie super wyglądało. 28, czyli 54. No, też, że sami widzicie, chyba to jest największy rozmiar, jaki miałam w sklepie, słuchajcie. I słuchajcie, główna część materiału jest to 100% bawełna. Wygląda jak len, bo jest tak tkana ta bawełna, ale jest to 100% bawełna, więc świetny, superowy żakiet w dużym rozmiarze. I się cieszę, że go mam, bo mam wreszcie coś do zaoferowania osobom, które mają trochę większą sylwetkę, a też chcą super wyglądać, bo to naprawdę jest mega fajna zdobycz w modowym klimacie. Teraz będzie coś w klimacie retro bardziej, ale bardzo ciekawa rzecz, bardzo fajnie zrobiona rzecz, taka gotycka. Jak lubicie klimaty gotyckie i takie trochę rockowe, to jest super. To jest żakiet Per Una, czyli to będzie znowu Marks & Spencer od Noga. Rozmiar, czekajcie, rozmiar L, ale taki węższy krój. I to jest sztruksowy płaszcz, patrzcie jaki fajny. Super ma krój. Naprawdę super ma krój, przepięknie skrojony, zresztą to widać, jak jest fajnie skrojony takimi kawałkami z tyłu, które dopasowują się do sylwetki. Tu ma w ogóle guziki takie mosiężne, ciężkie. Z przodu też są guziki mosiężne i one są kompletne, a nawet są zapasowe guziki na metce. Pokażę Wam poglądowo, jak wygląda się w takim, oczywiście za dużym na mnie płaszczu, ale mimo wszystko. No, ale widać już, że fajny, naprawdę fajny krój ma ten płaszcz. Bo, o, zobaczcie, dwurzędowy, teraz dwurzędówki są bardzo modne już od wielu sezonów. Myślę, że to jest MKL-ka, bo jak widać na mnie, on jest taki pasowany bardziej, ten płaszcz, więc na mnie jest za duży, tu widać, że w biuście jest niewypełniona przestrzeń. No i jest naprawdę taki gotycki lekko dla mnie. Trochę militarny, gotycki, a naprawdę elegancko wygląda i słuchajcie, jest naprawdę materiał w perfekcyjnym stanie, ten corduroy, czyli ten sztruks, mogę się po coś czasem wysłowić po polsku, chwilami. Już Wam teraz powiem skład. Oczywiście 100% bawełna i piękna podszewka, zobaczcie. Naprawdę mega podszeweczka jest, cała w kwiaty takie. Naprawdę ładnie uszyte, zobaczcie jak to jest ładnie wykończone tutaj w ogóle, z taką koronką jakby zielonkawą, która robi taki kontrast
świetna rzecz, naprawdę. No nie mój rozmiar, ale mnie się naprawdę ten płaszcz spodobał i krój, i taki jego styl. Trochę dandysowski, trochę taki zupełnie inny. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Słuchajcie, teraz Wam pokażę płaszczyk, który dostałam, ale będzie do sklepu, ponieważ jest to rozmiar niby mój, ale ma za krótkie rękawy na mnie. Słuchajcie, jest to, czyli na niższy wzrost generalnie i troszkę w ogóle wygląda, jakby był na niższy wzrost. SK Benetton. I ma fajny skład również, jest jak nowy, naprawdę, i ma bawełnianą podszewkę, więc dużo, dużo zalet. Brązowy kolor, bardzo modny teraz. Próbuję Wam znaleźć skład. Głównym składnikiem jest wełna, dodatek poliamidu, ale 80% wełna, już widzę, jest na metce. 80% wełna, 20% poliamid, więc naprawdę fajny skład. Ładny kolor i naprawdę jak nowy płaszczyk. I 3/4. Natomiast na mnie ten płaszczyk jest totalnie za mały. Jak widać, jest za wysoko pas, czyli to jest na niższy wzrost po prostu. Nowoczesny płaszcz, to nie jest jakiś retro płaszcz, bo zobaczcie, on ma tutaj na przykład już tą nowoczesnym stylu taką zatrzaskę. No i Benetton, to wiecie, że są bardzo drogie te rzeczy i widać, że no niestety, to nie jest na wzrost. Na pewno jest to na wzrost o 160 w dół, a nie wzwyż. Myślę, że jak macie 1,60 m, to by był dobry, bo wyraźnie widać, że proporcje są zaburzone, powinno być to wszystko niżej i płaszczyk powinien być dłuższy do przedkolan przynajmniej. Natomiast no, u mnie to wygląda jak wygląda, ale płaszczyk jest naprawdę w ślicznym stanie. 80% wełny, śliczny czekoladowy kolor. Dla ciepłego typu urody idealny kolor płaszcza, moim zdaniem. Dla jesieni, dla nawet wiosny, ale nie takiej bardzo, bardzo, bardzo jasnej, bo to będzie przytłaczać. Nawet dla zimy mógłby być, bo to jest taki czekoladowy brąz, nie rudy jakiś, także spoko. Natomiast no, dla mnie jest zdecydowanie za mały. No i teraz dwa płaszczyki takie średniej długości. Pierwszy jest w świetnym stanie płaszczem ze skóry, w stylu vintage. Naprawdę, patrzcie, jaka super skórka. Z futerkiem, to jest chyba niestety też naturalne futerko, no ale dobra, to jest rzecz vintage, więc się nie będę czepiać, też kolejny raz. Świetny krój, taki właśnie trochę oversize'owy, można spokojnie wkładać, tak, nie będę nawet zapinać zamka, ale działa zamek, bo powiem Wam, że szkoda mi czasu, bo ma też zatrzaski na wierzchu. I śliczny krój ma ta kurtka, naprawdę, ma wywijane rękawy, więc długość rękawa jest regulowana tym razem, mogę sobie przedłużyć na moje trochę dłuższe ręce. To jest mniej więcej, moim zdaniem, rozmiar do XL. Od M do XL. Na mnie, jak widzicie, to jest już taki bardzo oversize'owy. Super, bo ma kieszenie. Naprawdę jest bardzo, wbrew pozorom, bardzo nowoczesny w kroju, bo teraz te oversize'owe rzeczy są cenione i w trendach. Super skóra, skóra jest jak nowa. No i w ogóle patrzcie, nawet do tego stroju, co mam na sobie, pokażę Wam jeszcze z kapturkiem. Bardzo, bardzo fajna kurtka. Wiecie co? Ona ma tutaj też takie coś. Ona jest też nieocieplana, ale grubą ma skórę, ma podszewkę mięsistą, więc jest to rzecz taka spokojnie, nawet na teraz, na takie plusowe temperatury w zimie lub na, wiadomo, na wiosnę, jesień jak najbardziej. Może nie na wielkie mrozy, ale naprawdę jest to ciepłe. Wbrew pozorom myślałam, że to będzie cieńsze, a to jest dosyć gruba rzecz, także spokojnie na taką normalną zimę, nie jakąś ekstremalną temperaturę może być. I ma odpinany kaptur. Można sobie go w ogóle zdjąć, jak ktoś nie lubi kapturów. No i skóra naprawdę jest nowa. No, ekstra, ekstra stan jest tej kurteczki. No i teraz, słuchajcie, kolejna rzecz to piękny płaszcz z wełną. Naprawdę przepiękny. Kanda, więc też fajny, taka kojarząca się nam z vintage firma. Marka Kanda. Ma oczywiście nawet ma guziczki zapasowe, teraz nawet nie wiedziałam, bo były tutaj w kieszonce. Już Wam powiem skład, ale z tego co pamiętam, to bardzo dobry skład. 80% virgin wool, wełna
dźwicza, czyli super. W ogóle jest w bardzo fajnym stylu, z takim eleganckim, trochę w stylu glamour kołnierzem, który imituje norkę, to nie jest norka, ale bardzo dobrze imituje norkę, naprawdę ładnie to wygląda. Przymierzę Wam oczywiście ten płaszczyk, on jest w takim pelerynowym stylu. Też ma wywijane mankiety tutaj, można sobie, jakby ktoś chciał przedłużyć, to odpiąć, odpróć i je troszkę zwinąć mniej, i bo na przykład na mnie trochę krótkawe są, ale normalnie tutaj jest tylko tak przyczepione, więc można to mniej troszeczkę zwinąć i sobie doczepić jeszcze raz. Ma panel taki kryjący właśnie pod tym futerkiem. Naprawdę moim zdaniem płaszczyk w stylu glamour i spokojnie do XL-ki będzie. Czyli też nie jest to jakiś rozmiar taki ograniczony. Może być i na mały rozmiar, bo to do siebie mają te pelerynkowe kroje, że właśnie mogą być praktycznie na każdy rozmiar. Na mnie też by mógł być, jak widzicie. Bardzo taki właśnie elegancki do sukienki na przykład i do wysokich kozaków, do jakiejś eleganckiej torebki. Super! Patrzcie, jakie to jest fajne. Ten kołnierz jest taki naprawdę królewski, powiedziałabym wręcz. Bardzo leciutkie to jest, słuchajcie, naprawdę. I wełna jest w stanie idealnym. Ona jest jak nowa, ta wełna. Niesamowite to jest. No i oczywiście ma kieszonki. Super jest, naprawdę jest przesuper. Ta-dam! Bardzo się cieszę z tych zdobyczy, bo dobre składowo płaszcze są bardzo drogie i wiecie, taki elegancki płaszcz to zawsze jest rzecz, którą kobieta potrzebuje na jakieś okazje. Super, przepiękne. No i ostatni płaszcz to jest płaszcz w takim bardziej nowoczesnym stylu, długi płaszcz. I też zastanawiam się, czy zostawić sobie ten płaszcz, bo jest w moim kolorze. I o, jest w dobrym rozmiarze, wydaje mi się. Chociaż niby to jest M-ka, mogłoby być też na M-kę spokojnie. Ale właśnie jest on w takim stylu, w takim prostym, bardzo minimalistycznym stylu i też ma super skład. Oczywiście dajcie znać, jak wygląda. Przymierzę Wam też do tej spódniczki, oprócz tego ten płaszczyk, jak to się prezentuje. Dajcie znać koniecznie, czy zostawiać go sobie, czy nie. Podoba mi się. Lubię takie proste rzeczy i wydaje mi się, że będzie to fajna rzecz na taką właśnie, taką znowu zimę niezamroźną, bo to jest z wełną rzecz, więc ciepła, ale nie wiadomo, no nie jest to kurtka puchowa. Woman's fashion, taka metka, szczerze mówiąc nie znam, pierwszy raz widzę taką metkę, woman's fashion, fajnie, ale naprawdę spoko to jest uszyte i metka na pewno, wełna 80% 20 poliamid, czyli znowu, tak, znowu 80% wełny, guziki zapasowe są, no i tak to wygląda. W bardzo fajnym stanie wełna, naprawdę. Też tu widać, tak samo są nieprzetarte rękawy, nic nie jest tu przetarte. Naprawdę Boże, ten płaszczyk jest, no, jest jak nowy. Zresztą widać to, że jest jak nowy. Także super, super zdobycz i w ogóle super zdobycze tym razem. Musiałam włożyć kamizelkę, bo już zmarzłam. Powiem Wam, że tutaj u mnie nie jest tak za ciepło. Szczególnie jak przestaje się grzać nawiewem. No i tyle moich zdobyczy na dziś. Jestem ciekawa Waszej opinii. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie. Wydaje mi się, że są fajne rzeczy i dużo właśnie okryć wierzchnik, więc super. To są rzeczy zawsze pożądane w szafie. Kochani, zobaczymy się w kolejnych filmikach. Już teraz będzie dużo nowych dostaw, już wiosennych. Zabieram Was do lumpek. Będą też filmy vlogowo-trendowe, typu trendy na wiosnę, czego się pozbyć w nowym roku i to nie tylko w sensie modowym. Nowe nawyki, nowe postanowienia. Postanowiłam zrobić taki filmik. Myślę, że będzie ciekawy. Będzie dużo filmików też projektancko takich holowych i oczywiście dużo relacji z second handów, także zapraszam Was też na moje małe media, na Instagrama, na TikToka, na shortsy na YouTubie, bo też teraz będę tam dosyć prężnie działać.
Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oczywiście piszcie na maila w razie czego moda ekokreatywna @gmail.com. Cześć!